Sieradzanie świętują. Tygodniowe obchody święta miasta rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętej Urszuli Leduchowskiej. 29 maja to dzień, kiedy oficjalnie została patronką Sieradza. Tu w Polsce założyła za zgodą Stolicy Apostolskiej i swoich przełożonych Urszulanek Unii Rzymskiej zgromadzenie sióstr Urszulanek, które my nazywamy Szarymi Urszulankami. Po mszy przez całe miasto przejechała kawalkada motocykli. Ponad 100 ryczących maszyn obwieściło mieszkańcom, że czas rozpocząć świętowanie. W ten dość hałaśliwy sposób zaprezentowała się sieradzka grupa motocyklowa Skazani na Bluesa. Dla nich jazda na motorze to sposób na życie. Ucieka człowiek w tym momencie od problemów codziennych. Jest wolny jak ping-pong, jak wiatr i to jest podstawa. No. Motocykliści nie wyobrażają sobie innego sposobu na uczczenie święta miasta. Jednak na mieszkańców czeka znacznie więcej atrakcji. Także bardzo wielkie święto, jest sieradzka grupa motocyklowa, która ma okazję do tego, żeby pokazać, że jest i że są pasjonaci tego motorów, tego sportu i że się cieszą razem z nami, że wszyscy mieszkańcy Sieradza mają świętować nie tylko Urszulę Leduchowską jako patronkę Sieradza, ale całe dni Sieradza. No właśnie, co czeka mieszkańców? Wiele atrakcji. Zaczynamy dzisiaj zawodami sportowymi. A już wieczorem będzie operetka Zemsta Nietoperza i cały tydzień to są różne zajęcia sportowe, rekreacyjne. Dni Sieradza zakończą się w przyszłą sobotę jarmarkiem urszulańskim i koncertem Patrycji Markowskiej.